Dzień dobry dziewczyny, dzień dobry wszystkim. Jako że ktoś nam ukradł, zabrał jedną godzinę, będzie dzisiaj makijaż bez gadania, więc zapraszam do mojej metamorfozy. Ciekawa jestem tylko, jak u was z tą godziną, której nie ma, była i nie ma jedna godzina, ale nie ma się co martwić, bo ona będzie nam oddana za jakiś czas. Nakładam sobie krem CC i jak zapowiedziałam, bez gadania dzisiaj. Wyjątkowa możliwość obejrzenia metamorfozy bez gadania Doroty Ożuk. To bardzo niespotykane. Dodam może tylko, długo nie wytrzymałam bez gadania. Dodam może tylko, że moja metamorfoza od 7 lat codziennie odbywa się za pomocą moich ulubionych kosmetyków marki Mary Kay, więc przy okazji, jeśli ich nie znacie, to możecie dziewczyny poobserwować ich tutaj działanie w akcji. A jeśli znacie, no to mam nadzieję, że podzielicie się swoją radością, swoimi wrażeniami właśnie z używania. Moja radość od 7 lat jest ogromna. Dosłownie każdego dnia, jak nakładam na siebie makijaż, to jest to moment radości. Więc dzielę się tym z wszystkimi kobietami wokół. I dzielę się tym pewnie dzisiaj z tobą. Sięgam do mojego zestawu pędzli, żeby sobie nałożyć drugi krok mojego makijażu, czyli puder, jedwabisty puder sypki. Też go możecie zaraz właśnie zobaczyć w akcji. Dzień dobry, Kasia. Jak u ciebie? Godzina, której nie ma? Jak u was godzina, której nie ma? I pani Renatka dołączyła, jak miło, dziewczyny. Jak widać, mimo że ktoś nam zabrał jedną godzinę, to jednak znajdujemy czas na to, żeby się spotkać, może razem pomalować. Ciekawa jestem, która z was dziewczyny maluje się właśnie w tym momencie ze mną. Czy jest tu taka? Czy jest tu ktoś, kto będzie się malować teraz ze mną właśnie? Trzecim moim krokiem jest nałożenie sobie bazy, więc szybciutko to zrobię. O, ja piszę Slaj. Jak masz na imię, Slaj? Dzień dobry. Ciekawa jestem, jak masz na imię, żebyśmy mogły się po imieniu zwracać. Może ktoś jeszcze się ze mną maluje w tym momencie? Może ktoś jeszcze rozpoczyna swój dzień? Kasia też pewnie. Dziewczyny, jeśli macie ochotę malować się ze mną, to jestem codziennie od poniedziałku do piątku o 8:30. A nawet jest takie cudowne narzędzie tutaj, że możemy razem być na wizji. W tym momencie nakładam sobie precyzyjną kredkę do brwi, która mi pomaga każdego dnia jakoś przywrócić moje brwi do takiego w miarę fajnego wyglądu i przy tym zachować naturalność. Ja to bardzo, bardzo lubię. Lubię taką naturalność. Kto tu jeszcze do nas dołącza? Ciekawa jestem, czy już się dziewczyny przestawiłyście na nową godzinę?
Miała być siódma, jest ósma, miała być ósma, jest dziewiąta. Co tu się porobiło z tym czasem? Słuchajcie, ja jestem wielką zwolenniczką, żeby po prostu już trzymać się nowej wersji, nie rozpatrywać, która to by była, jakby to było, bo się będziemy może tylko frustrować. Mój mąż tak wczoraj przez cały dzień, byłaby czwarta, byłaby trzecia, byłaby siódma. A ja mówię, no i co z tego, żeby była, jak nie jest, i po co o tym mówić, i po co się denerwować, albo po co to rozkminiać, jak nie mamy na to wpływu. Trzeba przyjąć i koniec. Nowy tryb i według nowego trybu funkcjonować. Kwitnę dla ciebie. Dzień dobry, jak miło. Ale się po prostu już cię widzę kolejny raz na mojej transmisji. Naprawdę pięknie, pięknego, piękny masz ten nick. Kwitnę dla ciebie. Coś pięknego. Od razu takie super ekstra wibracje wstąpiły. Więc fajnie, gratuluję tobie pomysłu. Nałożyłam sobie, obiecałam, że będzie mało gadania, albo bez gadania najlepiej miało być, ale tylko powiem, że mam taką paletkę, w której sobie taki dzisiaj zestaw cieni skonfigurowałam, więc możecie też obejrzeć. To jest taki liliowy troszeczkę, a potem taki śliwkowy rozświetlający. A wcześniej nałożyłam sobie taki cielisty jako bazę, więc tak tylko wytłumaczę. Nie wiem jak u Was, skąd jesteście, gdzie jesteście, ale u nas pod Rzeszowem jest od samego rana taki deszcz i tak pochmurno, że już nie wiadomo nawet, czy to rano, czy to wieczór, a co dopiero, jeśli do tego zawirowania z godzinami dołożymy. Teraz sobie ten śliwkowy. Sięgam i tego sobie troszeczkę przykleję w kąciku. A wcześniej na prawie całej powierzchni nałożyłam ten liliowy, matowy. Zobaczymy, co nam tutaj w efekcie wyjdzie. O, zobaczymy zaraz. Ciekawe jesteście, dziewczyny, co to wyjdzie? Ja zawsze jestem ciekawa, bo nigdy nie wiem, co mi wyjdzie. Sięgnęłam po taki pędzelek, który bardzo lubię do rozcierania. O. No też nie chcę, żeby jakiś mocny był ten makijaż. To jeszcze nie to. Jeszcze sobie tutaj rozetrę granice. O. Fajnie jest, żeby sobie tak rozetrzeć granice, sięgnąć z powrotem po ten cień biszkoptowy i tak zniwelować troszkę. O, o, i teraz będzie fajnie. Jak dojdzie zaraz kredka i dojdą rzęsy, to będzie fajny efekt. Lubicie śliwki, dziewczyny? Śliwkowe takie kolory, fiolety. Ciekawa jestem, czy lubicie takie kolory. Ja sobie dziś nałożyłam taki matowy, liliowy, a na takie podbicie śliwkowy i to trochę rozświetlający. No a ja przy opadającej powiece to tak średniawo w rozświetlającym, ale on nie jest tak bardzo, bardzo mocno rozświetlający. A jeszcze z domieszką tutaj cielistego, beżowego, myślę, że będzie dobrze. Konturówka. Ja lubię każdy kolor. O, makijaż to zabawa. Jak mi się takie podejście podoba. Makijaż to zabawa, dokładnie. Gdybym nie traktowała makijażu jako zabawę, tylko jako, nie wiem, wymóg, taki, często tak szablonowo, nie? Żeby było profesjonalnie, to musi być szablonowo. To bym na pewno tego nie mogła robić.
bo po pierwsze nie jestem wizażystką, a po drugie absolutnie moja osobowość, moja dusza by była udręczona, gdybym musiała tkwić w jakiejś szablonowości. Więc fajnie właśnie, że jest nas więcej, że się możemy tym bawić, nie? I być nieprofesjonalne w takim, wiecie, w cudzysłowie oczywiście tutaj. To jest takie dosyć stare ujęcie definicji profesjonalizmu. Ale wiem, że dosyć kontrowersyjny temat poruszyłam, więc nie wszyscy mogą się zgadzać. Co teraz robię, dziewczyny? To jest moje ulubione. To jest mój ulubiony trik na szybki, łatwy, lekki, przyjemny makijaż, gdzie nie muszę się oceniać, czy jestem profesjonalna, ponieważ roztarcie konturówki zawsze powoduje, że i tak to dobrze wygląda. Czy na, bez względu, czy nałożyłam równo, czy nierówno. Czy się tym bawię i nawet pozwalam, żeby było nierówno. Co teraz? Teraz sobie nałożę. Obiecałam, że nie będę gadać. Dziewczyny, wolicie jak gadam, czy wolicie jak nie gadam? Czy wolicie, żebym wypośrodkowała? Ale to jest chyba najtrudniejsze. Czy odpisuję na wiadomości na Instagramie? Jeśli są, to na pewno odpiszę. Rozumiem, że do mnie napisałaś, tak? To ja się odezwę gdzieś do pani. Aha, dopiero się odezwiesz, super, bo już myślałam, że ci nie, może nie odpisywałam. Okej, okay, super, cieszę się na to. Boże, jak ja kocham po prostu ten efekt, dziewczyny. Normalnie ten tusz jest... oczywiście nie dla wszystkich. Nie dla wszystkich. Na przykład jaki tusz dla kogo, to też pomagam w doborze, doradzam, bo znam te wszystkie tusze. Natomiast doradzam często dziewczyny na podstawie zdjęcia, więc jeśli potrzebujecie porady, dorady, jaka szczoteczka się u was sprawdzi, jaki tusz, dawajcie znać, bo tym się właśnie zajmuję. Po pierwsze pokazuję kosmetyki w akcji, czyli tu możecie zobaczyć, jaki jest efekt w nakładaniu, czy się nakłada trudno, czy łatwo, czy jaki kolor i tak dalej, ale też coś chciałam powiedzieć, nie wiem co, ale też pomagam potem w użytkowaniu, tak? Czyli to nie jest tak, jak że pójdziemy do drogerii, no, gdzieś tam i kupimy sobie jakiś kosmetyk i potem zostajemy z nim, nie wiemy jak go używać. Nie, nie. Tutaj wszystko, co kupicie, dziewczyny, po pierwsze, obserwując transmisję, możecie zobaczyć, jak się nakłada, jak się używa, tak? A poza tym jesteśmy, tak, tylko dodam, bo miałam nie gadać, ale dodam, że właśnie tym się charakteryzują zakupy u konsultantki, że konsultantka już potem zostaje doradcą, tak? Jeśli tego potrzebujemy, bo nie każda pani potrzebuje doradztwa. Natomiast już jakby zostaje do dyspozycji swojej klientki. Pozdrawiam wszystkie moje kochane klientki. Tak was kocham, że po prostu zawsze mówię, że to jest w ogóle tak jakieś niewiarygodne, że wszystkie moje klientki są tak świetne i tak się lubimy, że ja zawsze mówię, że to nie wiem, jakby Pan Bóg same tu najfajniejsze kobiety mi zsyłał z nieba. Tak jak zawsze mówię, że tak jakby mi zsyłał książki z jakiejś niebiańskiej biblioteki, bo uwielbiam też czytać książki. Na YouTubie o 9:00 też zapraszam na transmisję o książkach właśnie. Dobra, nałożyłam sobie, dziewczyny, bronzer, rozświetlacz i jeszcze pozostał mi róż. Robię to takim pędzlem. Nie będę się za bardzo rozwijać, bo miałam nie gadać przecież. Kasia pisze, pani Dorotko, ja lubię, jak pani mówi. O, jaka ulga!
dziewczyny. Ja lubię sobie pogadać, lubię się pośmiać. Ale też wiem, że czasy są takie, że czasu wszyscy mają jakby coraz mniej. Natomiast też nawiązując do tego, że nam jeszcze dzisiaj godzinę zabrano, ale tak chcę do tego nawiązać, bo to jest coś, co bardzo odkryłam w życiu, że jeśli powtarzamy, nie mam czasu, nie mam czasu, nie mam czasu, a świat jest, wiecie, jak gabinet luster i nam odpowiada spotęgowanym tym samym, no to sobie wyobraźmy, czy tego czasu mamy więcej, nie? Jeśli nie mówisz, nie mam pieniędzy, nie mam pieniędzy, a echo ci odpowiada, nie mam pieniędzy, no to czy masz tych, mam tych pieniędzy więcej? No nie. Więc nawiązując do czasu, właśnie taka dygresja, nie? Że a tak dużo z nas mówi ciągle, nie mam czasu, nie mam czasu. Ile z nas ciągle mówi, nie mam pieniędzy? To jest temat, o którym mogłabym godzinami mówić. Więc nie będę się na ten temat rozwlekać, ale powiem tylko tyle, że kto ma, temu będzie dodane, a kto nie ma, będzie zabrane temu nawet to, co ma. Także to jest takie dosyć uświadamiające, że nawet jeśli masz, ale mówisz, że nie masz, to ci się nie pomnoży. Teraz jest szminka w akcji Casual Rose. Jest po prostu magiczna. To jest taki ni niut, ni róż, ni. Nie wiem. Każdy i tak widzi inaczej, więc chyba zbędnie, żebym tutaj interpretowała ten kolor. Jak wy go oceniacie? Co to jest? Czy niut, czy róż? Niby róż w nazwie. Casualowy. Czyli taki zgaszony, bardziej neutralny. Jest po prostu. Odbicie światła od tej szminki jest przepiękne. Uwielbiam ją dosłownie. Wcześniej byłyście dziewczyny świadkami, jak sobie pomazałam, pomajdałam pudrem rozświetlającym po ustach, żeby uwypuklić właśnie, i żeby ta gra światła była jeszcze bardziej spotęgowana, żeby nadać takiej soczystości, nie? To jest mój makijaż, dziewczyny. Wszystko, co zrobiłam, było kosmetykami marki Mary Kay. Od 7 lat ich używam. Jestem ich fanką wielką, wielbicielką. Nie tylko kosmetyków do makijażu, ale także całej pielęgnacji do buzi. Moja buzia się, twarz wygląda dzisiaj lepiej, mimo że jest 7 lat starsza niż 7 lat temu, kiedy jeszcze tych kosmetyków nie znałam. Więc możecie sobie wyobrazić, jak bardzo lubię się nimi dzielić. Więc jeśli nie znacie i nie macie w swoim otoczeniu konsultantki Mary Kay, bo nie ma tych kosmetyków w drogeriach, to zapraszam do kontaktu. Nawet na podstawie zdjęcia bardzo skutecznie i fajnie potrafię dobrać i pielęgnację, i kosmetyki do makijażu, zestaw do makijażu. Więc dzięki temu możecie poznać. Myślę, że w takiej radości też zakupów, ponieważ jest gwarancja 100% satysfakcji, więc jak tu w ogóle po nie nie sięgnąć i nie spróbować, nie wiem. Ja bym nie wytrzymała. No, cudownego dnia dla Was. Mam nadzieję, że okej, ten makijaż, że Wam się podoba, że to, co tutaj widzicie, jest lekkie, łatwe i przyjemne też do naśladowania, więc pozdrawiam wszystkie, które malujecie się ze mną dokładnie w tym momencie, czy też odtwarzając powtórkę. Cudownego dnia, dziewczyny. Artur, bardzo Tobie dziękuję za ten komentarz. Tym bardziej będę tu jutro. Do zobaczenia. Bądź i Ty.